Na zegarze 33,5 minuty po godzinie 8. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, a gościem specjalnego wydania audycji Gość Radia Lublin jest marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Dzień dobry, panie marszałku. Witam państwa, witam pana. Wczoraj wziął pan udział w spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami. Byli prezydenci największych miast, marszałkowie województw właśnie. No i jakie są efekty tego spotkania, panie marszałku, w kontekście naszego regionu? Bo już wiemy dzisiaj rano nowe, najnowsze informacje o tym, że 4 nowe przypadki koronawirusa w regionie, więc już 6 mamy takich odnotowanych, potwierdzonych przypadków na Lubelszczyźnie. To spotkanie miało charakter przede wszystkim informacyjny. Pan premier i jego współpracownicy mówili o tym, co robią, żeby zminimalizować skutki tej epidemii, już można tak to nazwać. I oczekiwali na pytania od samorządowców, od nas, w jaki sposób można usprawnić to, co możemy zrobić, by uchronić się, by jak najmniejsze skutki ta epidemia miała. No i wydaje mi się, że to spotkanie to było dobre spotkanie, bo powiem tak, i pytania były bardzo mocno merytoryczne, jak dotrzeć do, na przykład takie pytanie, jak dotrzeć do osób starszych, czy tylko poprzez służby miejskie, gminne. Oczywiście pan premier powiedział, że wszystkie służby mundurowe będą wykorzystywane, czyli zarówno Wojsko Policji, Wojsko Obrony Terytorialnej kraju, Straż Graniczna, tam gdzie będzie można, będą kierowani funkcjonariusze, którzy będą pomagać na przykład w dostarczaniu żywności, leków osobom starszym, bo pamiętajmy, że te osoby są najbardziej narażone, bo ich układ immunologiczny jest zdecydowanie słabszy niż osób młodszych, tak? I te osoby powinniśmy chronić. Wydaje mi się, że sytuacja, którą przedstawił pan premier, nie jest tragiczna i wydaje się, że państwo polskie jest przygotowane. Jest przygotowane, nawet mówił, że przedwczoraj chyba była wideokonferencja państw Rady Unii Europejskiej i nasze doświadczenia, nasze działania jak gdyby dostają pewne jak gdyby aplauz wśród krajów starej Unii, czy to u Angeli Merkel, czy we Francji, bo nasze rozwiązania, a więc na przykład to, co się mówi badaniem kierowców na granicy polskiej z Niemcami, zostało to przyjęte z dużym zrozumieniem i słyszałem, że od dzisiaj już Niemcy to samo wprowadzili, bo najważniejsza jest prewencja. Właśnie rząd mówi o tym, że przede wszystkim działania wyprzedzające, zanim dojdzie do naprawdę wielu i gwałtownego przyrostu tych przypadków zarażenia koronawirusem. Mamy te kontrole sanitarne na granicach, odwołane imprezy kulturalne, sportowe, zawieszone lekcje po wczorajszym decyzji rządu, zajęcia na uczelniach również. No i w związku z koronawirusem także działalność ośrodków kultury, które podlegają samorządowi województwa lubelskiego, została zawieszona do odwołania. Tak, i to są te działania, które mają zminimalizować rozprzestrzenianie się tego wirusa. Bo pamiętajmy, że tak naprawdę nie ma leku na ten typ wirusa. Pracują dopiero naukowcy, lekarze, medycy nad szczepionką, a najważniejsza jest izolacja i nierozprzestrzenianie. Jak można nie rozprzestrzeniać? No po prostu starać się przede wszystkim to, co powtarza każdy z nas jak mantrę, higiena. Higiena, a więc częste mycie rąk, dezynfekcja powierzchni, no i nie spotykanie się w dużych grupach ludzi, bo pamiętajmy, że w dużej populacji zawsze jest jakaś tam prawdopodobieństwo, że ktoś może być zarażony i unikanie, po prostu schodzenie z linii. No i właśnie, tutaj Urząd Marszałkowski, Samorząd Województwa Lubelskiego poza tymi apelami także podejmuje konkretne decyzje, no bo tych wydarzeń o międzynarodowym wręcz charakterze w najbliższym czasie miały być organizowanych kilka. No takim chyba sztampowym to Samorządowy Kongres Gospodarczy, drugie forum regionów Trójmorza. To jest ta inicjatywa pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, która na początku kwietnia miała się odbyć w Lublinie. No i już wiemy, że w tym terenie
terminie się nie odbędzie. Nie odbędzie się, bo miała być to duża impreza międzynarodowa, 12 państw sygnatariuszy Trójmorza miało przyjechać do Lublina. Mieliśmy rozmawiać o integracji gospodarczej w kontekście regionów. Regionów, które są w poszczególnych krajach, które powinny ożywić swoją współpracę zarówno kulturalną, jak i gospodarczą, bo pamiętajmy, że na linii państwo-państwo, no to jest troszeczkę inna współpraca, a na linii samorząd regionalny kontra samorząd regionalny, no mogą być to współprace na pewno na polach, na polu szerszym, niekoniecznie super gospodarczym, ale dla małych, średnich przedsiębiorstw, dla wydarzeń kulturalnych, dla rozwoju turystyki można to ożywić, bo poprzez tę integrację państw Trójmorza możemy osiągnąć fajny efekt integracyjno-gospodarczy dla tej strefy Europy. I to wydarzenie niewątpliwie bardzo istotne z punktu widzenia także strategii województwa lubelskiego odbędzie się we wrześniu? Tak, we wrześniu, chyba 22-23 września. Wstępnie już taki termin jest zabukowany i wydaje mi się, że do tego czasu poradzimy sobie z koronawirusem, a tak naprawdę ja wierzę w odpowiedzialność mieszkańców Lubelszczyzny, mieszkańców Polski, obywateli Polski. Jesteśmy narodem kreatywnym, ja zawsze to powtarzam, i mądrym. I to, żeby koronawirus nas nie zdziesiątkował, to zależy tak naprawdę od nas i od tego, od przestrzegania tych podstawowych rzeczy, o których wszyscy mówią. Wszyscy mówimy i mówi Ministerstwo Zdrowia, mówi rząd polski, gdzie musimy eliminować potencjalne źródła zarażenia, izolować się, przechodzić kwarantannę, nadzór epidemiologiczny, nie wchodzić w relacje z czymś, co może stanowić potencjalne źródło zarażenia. To ja już nie mówię o ludziach, bo tego nie unikniemy, ale przede wszystkim o tych rzeczach związanych z higieną osobistą. Tam, gdzie możemy działać prewencyjnie, to po prostu róbmy. Wczoraj po tym spotkaniu premier mówił, w obliczu koronawirusa polskie społeczeństwo powinno i jest jednością. Rząd, samorząd, lewica czy prawica, wszyscy działamy wspólnie i w porozumieniu. Tak, bo wirus nie ma barw politycznych i mnie to troszeczkę śmieszy, kiedy ktoś chce wykorzystywać politycznie, do politycznych rozgrywek walkę z koronawirusem. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że bogatsze kraje od nas o bardziej wyższej, jak gdyby mogę tu powiedzieć, poziomie organizacji medycyny okazują się, że przegrywają na razie z koronawirusem. Nie wiem, jak będzie w Polsce, ale ja wierzę, że to, co rząd w tej chwili robi, tą tak zwaną wczesną prewencję, no to nas uchroni od jakiejś wielkiej epidemii i mam nadzieję, że pokażemy światu, że jednak Polska to nie, tak jak Niemcy kiedyś się śmiali, polska gospodarka, tak, Polen Wirtschaft chyba, tylko że Polska to jest naprawdę odpowiedzialny kraj, który może pokazywać, jak można skutecznie zarządzać państwem, kryzysem w tej chwili. No i chyba właśnie świecąc przykładem w tej trudnej, kryzysowej sytuacji, warto też słuchać tych wszystkich apeli, które właściwie z każdego środowiska, z każdej strony politycznej płyną. Spotkania z samorządowcami, wideokonferencje premier zapowiedział, że one będą się odbywać cyklicznie raz w tygodniu. Najprawdopodobniej to jest dobry pomysł, żeby właśnie w ten sposób działać? Bardzo dobry pomysł, no bo pokazujemy wtedy, że wykorzystując zdobycze techniki nie musimy się spotykać, bo pamiętajmy, że mi w tej chwili, na przykład mi osobiście, jest trudno komuś ręki nie podać, a jest to jeden z elementów dekalogu, który jest jak gdyby głoszony przez sanitarno-epidemiologiczne władze nasze i przez rząd polski. No jak można komuś ręki nie podać? No ale ja po pierwszych zachorowaniach
w Lubelskiem, no ja sobie uświadomiłem, że jednak coś w tym jest, że tej ręki no, na ten czas nie powinniśmy sobie podawać, często powinniśmy ręce dezynfekować, bo pamiętajmy, że wirus, koronawirus, no na przykład na metalu żyje ponoć od 6 do 10 godzin i głównym źródłem zakażenia jest oczywiście kichanie, jest droga kropelkowa, ale przede wszystkim także nasze ręce, które stykają się z naszą buzią, z naszymi, jak przecieramy sobie oczy, ze śluzówkami, a to jest siedlisko brudu, bakterii, gdzie ręce nasze cały czas pracują i dotykają setek przedmiotów, setek miejsc i w związku z tym należy często myć, dezynfekować, ze względu na to, że w danej chwili jest wszystko okej, ale przyjdziemy gdzieś do instytucji, gdzieś do kogoś innego, podamy komuś rękę, no i okaże się, że ktoś może mieć na rękach ten wirus. No, to się wydaje bardzo śmieszne, ale jest to naprawdę brutalna prawda. Ja sobie to 2 dni temu uświadomiłem. A ceną za tą brutalną prawdę może być nasze, oby nie było zdrowie, a być może życie, więc tym bardziej warto o tych podstawowych rzeczach pamiętać. A mówi to wszystko Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, który był gościem specjalnej rozmowy, gości Radia Lublin. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.